Nadciśnienie tętnicze. Krótki przewodnik. Zwiększ swoją aktywność fizyczną, spaceruj, pływaj, zacznij jeździć na rowerze, codziennie, systematycznie podejmuj wysiłek o umiarkowanej intensywności przez 30-45 minut. Wzrost aktywności fizycznej pomaga zredukować nadwagę. Poprawia ogólną wydolność ustroju. Zmniejsza umieralność. Systematyczna aktywność fizyczna obniża ciśnienie tętnicze o 4-9 mm słupa rtęci. Efekt ten pojawia się po około 3 miesiącach systematycznego treningu. Trwa tylko tak długo, jak jest kontynuowany. Wysiłek izometryczny, np. dźwiganie ciężarów, może powodować skokowy wzrost ciśnienia tętniczego, szczególnie u osób niewytrenowanych oraz w początkowym etapie wysiłku. Preferowana aktywność to jogging, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, wioślarstwo, szybki marsz, wchodzenie po schodach, turystyka górska. Umiarkowany wysiłek to wysiłek powodujący wzrost częstości pracy serca do około 50-85% maksymalnej częstości serca. Maksymalną częstość pracy serca obliczamy ze wzoru 220 minus nasz wiek. Rozpoczynamy od wysiłku prowadzącego do docelowej wartości 50% maksymalnej częstości pracy serca. Stopniowo wraz z poprawą kondycji intensyfikujemy do osiągnięcia docelowych wartości 75-85% maksymalnej częstości pracy serca. Osiągnięcie 85% maksymalnej częstości pracy serca trwa minimum 6 miesięcy. Objawy niepokojące sugerujące zaprzestanie wysiłku to: ból w klatce piersiowej, zawroty głowy lub stan przedomędleniowy, ból ramienia lub szczęki, duszność, nieregularne bicie serca, nadmierne zmęczenie. Pacjenci z trzecim stopniem nadciśnienia tętniczego powinni unikać wysiłku fizycznego. W tej grupie wysiłek izometryczny jest przeciwwskazany. Palenie. Nikotyna zawarta w dymie tytoniowym powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Po dostaniu się do płuc, błyskawicznie przenika do krwi, z którą, w niespełna 10 sekund, dociera do mózgu. Pobudzony nikotyną mózg wysyła sygnał do wydzielania zwiększonych ilości adrenaliny. Adrenalina zaś jest hormonem, który zwęża tętnicę i pobudza serce do szybszej pracy. To w rezultacie prowadzi do podwyższenia ciśnienia krwi. Już po wypaleniu dwóch papierosów ciśnienie skurczowe i rozkurczowe wzrasta przeciętnie o 10 mm słupa rtęci i utrzymuje się na tym poziomie przez około 30 minut. Następnie stopniowo wraca do stanu wyjściowego. Jednak, gdy zapali się kolejnego papierosa, ponownie wzrasta. Jeżeli ktoś wypala paczkę papierosów dziennie, ma ciśnienie podwyższone niemal przez cały dzień. Dym tytoniowy poza nikotyną zawiera pewne substancje, które, uszkadzając ściany tętnic, przyspieszają miażdżycę. Dym zawiera też związki pobudzające wydzielanie hormonów zatrzymujących wodę w organizmie. A więcej wody oznacza większą objętość krwi do przepompowania. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego. Leczenie nadciśnienia tętniczego. Istnieje wiele leków obniżających ciśnienie krwi. Wybór preparatu należy do lekarza, który przy podejmowaniu decyzji kieruje się nie tylko skutecznością leku i jego tolerancją, ale także Twoim stanem zdrowia, w tym występowaniem innych chorób. Nigdy nie wolno zaczynać leczenia na własną rękę, o jego wyborze musi decydować lekarz. Każdy lek obniżający ciśnienie tętnicze może wywołać działania niepożądane, nie występują one często, na ogół są niegroźne i nieznacznie nasilone, trzeba jednak poinformować o nich lekarza. Leki obniżające ciśnienie tętnicze wykazują pełny efekt dopiero po kilku, a nawet kilkunastu dniach stosowania. Przyjmuj je systematycznie i nie odstawiaj bez porozumienia z lekarzem. Pamiętaj, że leki nie usuwają przyczyny nadciśnienia, dlatego trzeba je przyjmować przez wiele lat, a nawet w przypadku chorych na nadciśnienie pierwotne, czyli niezwiązane z innymi chorobami, całe życie. Weź zdrowie w swoje ręce.